Sponsorem audycji jest firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dobry wieczór, magazyn Trójgłos w końcu w pełnym składzie. Doczekaliście się tej wiekopomnej chwili. Zarówno Arek Stolarek, jak i Bartek Stein znaleźli czas dla was ten piątkowy wieczór. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak nastroje? Bartek, słuchałem wczoraj twojego podcastu prosto z prostej. Na początek taki sceptyczny, ale później rozkręciłeś się i trochę tam pochwały było z twojej strony w kierunku piłkarzy Widzewa. Czy po tych dwóch dniach od meczu czujesz już coś więcej niż czułeś wczoraj? Czujesz taki, jakieś dodatkowe wnioski się na chłodno pojawiły? Czy ciągle euforia po zwycięstwie? Kiedyś tutaj u was mówiłem, że po przegranych meczach jest tak, że się wraca ze stadionu, jesteś zły, dojeżdżasz prawie do domu, już to, ta złość trochę przychodzi i z euforią chyba jest podobnie. Jak wychodziłem ze stadionu, to byłem w niebo wzięty. Po pierwszej połowie to byłem chyba w niebie. No tak nas przyzwyczaili piłkarze Widzewa, że jak zagrają bardzo dobry mecz, no to człowiek nie wie, co z tą radością zrobić. Dawno jej takiej pełnej nie było. No ale już dni mijają i trochę lodu na głowę się pojawiło. Ja trochę się boję zachwycać Widzewem, bo Widzew mnie nauczył w ostatnich latach, że im ja jestem bardziej zachwycony, tym bardziej później dostaję gdzieś jakiegoś gonga w tył głowy. Ja pamiętam, Arek, jak byłem u ciebie w Radiu Żak kiedyś, po meczu z GKS-em Bełchatów i to była seria 7 meczów ze zwycięstwem i później remis i to taki bohaterski, że cały stadion to po prostu się unosił, ten Dario Cristo, to ja mam go do tej pory przed oczami, jak on gdzieś tam rękoma macha do kibiców, podgrzewa nas, my jego i w ogóle wszystko jest na takim poziomie temperatury, że ojej, odlatywaliśmy wtedy. No i następnego dnia chyba poszedłem do ciebie do radia i tak pozytywnego programu o Widzewie to nie popełniłem do dziś. Powiedziałem, że buduje się drużyna, po prostu no tyle pochwał to jeszcze z moich ust nie padło jeszcze chyba w żadnym kierunku. No a później mieliśmy 19 meczów i 2 zwycięstwa po tych moich planach pochwalnych i trochę się boję zachwycać. Ale czyli to twoja wina była, a nie ich w takim układzie. To w końcu mamy winnego tego, że nie było awansu w zeszłym sezonie. Widzisz, ale się ukrywał klikuje, tyle czasu, Maciek, zobacz. Pozwalniali dyrektorów, trenerów, a to trzeba było Stein do wysłać gdzieś na Księżyc. Niewiniątko. Także może ja zacznę już od krytyki, bo faktycznie jak się zachwycę, to znowu mnie wyszło. Swojego naturalnego środowiska krytykuj. Tak. Wiesz co, ja ani nie chcę się zapisywać, to też mówiłem prosto, ja ani się nie chcę zapisywać do tego obozu, który ma różowe okulary, ani do tego, że wszyscy won i jest czarno. Jakoś wolę realnie oceniać to, co widzę i tak jak w 2020 roku no raczej tych powodów do radości nie było, tak teraz no można znaleźć dużo. No nawet spójrzmy na taką najgłupszą, najprostszą statystykę strzałów celnych. Ani razu w tym roku nie mieliśmy dwucyfrowej liczby, a ze Stalą Stalowa Wola pojawiła się 10. No to świadczy o tym, że Widzew chciał, Widzew walczył, Widzew miał jakiś pomysł na ten mecz. Nie może jakiś rewolucyjnie inny, trochę pomogła Stal ze swoimi błędami, ale te błędy trzeba było wymusić. Największa różnica dla mnie w podejściu, w nastawieniu. To była przepaść między tym, co było od początku pory starcia, a tym, co widzieliśmy ze Stalą Stalową Wola. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale bardziej niż taktykę, bardziej niż jakieś takie sprawy, nie wiem, rewolucji na treningach, to ja bym widział właśnie w mentalu, w takim właśnie podejściu do meczu. Dla mnie to był i w formie zawodników też, no bo jak to jest, że Poczobut z Elaną jest ogrywany niemiłosiernie i nie nadąża i fauluje i po prostu gdzieś mu cały czas czegoś brakuje, albo kilku centymetrów, albo kilku sekund, a tu jest no jak najlepszy pociąg japoński po prostu, co do milisekundy dojeżdża na stację i każda piła jego potrafi wyłuskać piłkę, potrafi rozpocząć akcję. Jak to się dzieje? Macie jakiś pomysł, co się stało w Widzewie? Może Arek, ty insidersko nam powiesz, co oni wzięli, czego się nawąchali, co zażyli tam?
Może to była krew. Wczoraj też mnie ktoś pytał pod moim wpisem na Twitterze i powiedziałem szczerze, że nie wiem co. Szymon Szydełko, trener Stali, powiedział, że widzowiacy chyba do kociołka Panoramiksa wpadli przed tym meczem. Tak, tak, to tak bardzo taka też przytomna wypowiedź trenera. Zresztą, no właśnie, może słuchajcie, warto by było po prostu oprzeć się na tym, co powiedział trener rywali. Mnie jakby najbardziej zapadła w pamięć ta wypowiedź, jego ten fragment, w którym powiedział, że został zapytany, czy spodziewał się tego, że Widzew wyjdzie agresywnie. On powiedział, że oczywiście, że się spodziewał, że tak ustawiał swoją drużynę, żeby być na to przygotowanym, że wiedzieli, że Widzew będzie chciał od pierwszej minuty naciskać, ale jednocześnie miał świadomość tego, że Widzew zaraz osłabnie, tak powiedział, że on wiedział o tym, patrząc na wszystkie poprzednie mecze Widzewa, że ten napór w końcu minie i Widzew po prostu się wypompuje. I powiedział tak, że w tym meczu tego nie było. I to mnie zaskoczyło, że Widzew po prostu się nie zmęczył, że Widzew potrafił utrzymać intensywność wysoką i wybił im po prostu grę z głowy. I to była taka rzecz, która mi najbardziej zapadła w pamięć, bo było wiele sytuacji, w których nawet ja rozmawiałem, widzę w FM zawodnikami drużyn przeciwnych, którzy z nami grali. Oni często mówili, no nie, że Widzew tam nas nie zaskoczył, powiedział to samo Paweł Ściebura po meczu ze Skrą. Oczywiście szyderstw też w internecie nie brakowało. O, haha, Ściebura mówi, że nas Widzew niczym nie zaskoczył. Już nikt oczywiście nie zwracał uwagi na to, że niczym nie zaskoczył, bo Widzew jednocześnie powiedział wtedy Ściebura, że po prostu Widzew jest poukładaną drużyną taktycznie i że trenerom po prostu jest łatwiej Widzew rozpracować, bo nie gra chaotycznie. Pomimo jakby tego odbioru kibiców też często słusznego, czasami może nie, że jakiś tam chaos jest, ale tak mówią trenerzy. No i teraz tutaj trener nagle mówi, Szydełko po meczu, że jego Widzew zaskoczył, że on po prostu nie był przygotowany na coś takiego, że Widzew utrzyma wysoką intensywność i po prostu zabiega, odbierze chęć do gry, odbierze piłki, nie będzie pozwalał na kreowanie akcji. Więc tutaj bym sobie zostawił właśnie taką opinię za trenerem Szydełko. A dlaczego byli świeżsi? Nie wiem, czy byli świeżsi, czy nie. Na pewno problem miała Stal, też o tym mówiłem, z racji na to, że jechali 6 godzin ze Stalowej Woli, tak? Więc też trzeba wziąć to pod uwagę. Co do zachwytów, też byłem wczoraj bardzo szczęśliwy. Zachwycony momentami też, bo wiele akcji naprawdę było bardzo fajnych. Dzisiaj na Twittera widzę w TV też taką akcję wrzuciliśmy. No, ręce składały się do oklasków przy kilku sytuacjach, ale zostałem dzisiaj bardzo skutecznie schłodzony i sprowadzony na ziemię przez Mirosława Tłokińskiego i Bogdana Pikutę w porannej audycji. I rzeczywiście później, jak tak się nad tym wszystkim zastanowiłem raz jeszcze nad warunkami dookoła, obejrzałem sobie skrót, jakby robiłem skrót przy tym wszystkim. Mówię, ok, było fajnych dużo momentów, ale jednocześnie też oczywiście przy tym drugim obejrzeniu meczu zauważyłem te elementy, które nie grały. Skorzystaliśmy też na pewno z gorszej dyspozycji rywala, ale potrafiliśmy to zrobić i za to też duży plus po prostu, że ta drużyna potrafiła w końcu wykorzystać słabość rywala i pokazać swoją wyższość właśnie w danym meczu. I to wystarczyło. No, tak Widzew powinien grać, korzystać ze słabości rywala i nie popełniać kardynałów w obronie. Według mnie to wystarczy. No to jest dokładnie, wypisz, wymaluj to, co ja mówiłem. Mówię od kilku tygodni, powtarzam to praktycznie codziennie. Dwa najważniejsze elementy, które Widzew musi w każdym meczu prezentować, to jest właśnie wystrzeganie się takich kardynalnych, głupich, indywidualnych błędów typu podanie możdżenia w meczu z Lechem, dwa Poznań w sześć boiska i nadzienie się na kontrę, czy Kosakiewicza w Polkowicach, czy fatalne zachowanie Pięczka przy tej trzeciej bramce z Górnikiem. To są takie przykłady, gdzie no to nam po prostu zabija nam plan na mecz, taki błąd, bo jak on się kończy bramką, no to wtedy jest katastrofa. I jednym z takich elementów, które muszą występować w każdym meczu, to jest wystrzeganie się takich błędów. To było wczoraj widoczne i w Katowicach poniekąd też, chociaż raz się zdarzyło i znowu straciliśmy bramkę. I drugi element to jest właśnie ta agresja sportowa w grze, ten doskok, ta determinacja, bo przeciwnik na mecz z Widzewem zawsze się mobilizuje. Dla niego to jest mecz numer jeden w terminarzu, czy u siebie, czy na wyjeździe.
wyjdzie. I w momencie, kiedy my wbijemy mu z rąk, czy wytrącimy mu z rąk ten argument w postaci tej przewagi wolicjonalnej, tego zaangażowania, bo wyrównamy ten poziom, no to potem co się obroni? No broni się podejście taktyczne i obroną się umiejętności piłkarskie. A to, co widzę wczoraj zaprezentował, przedwczoraj, w środę, to co widzę zaprezentował, to jest z jednej strony właśnie wystrzyganie się wielbłądów, prostych jakichś dekoncentracji, a z drugiej zaangażowanie, determinacja, walka, doskok, pressing, agresja sportowa na takim poziomie, którego nawet ja się nie spodziewałem, którego nawet ja nie oczekiwałem po tej drużynie. To było jeszcze ponad to, co trzeba zrobić, żeby wyrównać tę przewagę przeciwnika. Że to Stal była, tak jak powiedział Arek, cytując słowa trenera Szydełki, była zaskoczona tym, że Widzew aż tak bardzo agresywnie podchodził do nich. I no i też to, że wytrzymał to, co Bartek do ciebie skieruje, to było to obawy, bo przypomnę, że myśmy rozegrali też na dużej intensywności bardzo dobre spotkanie w niedzielę po południu, wczesnym popołudniu w Katowicach. Mieliśmy mało czasu na regenerację, a Stal grała swój mecz z Elaną w piątek. Może nie wiem, paradoksalnie się okazało, że te dwa dni czy półtorej doby, jakby tam w godzinę jeszcze spojrzeć tych spotkań, może to paradoksalnie zadziałało przeciwko Stali, że oni mieli za dużo czasu wolnego. I jacyś przyjechali do Łodzi, nie wiem, rozprężeni po tej serii bardzo dobrych wyników u siebie. Wiesz co, Maciek, wejdę ci w słowo, dobra? Bo tutaj też trener Szydełko mówił u nas w radiu o tym, że on jakby nie postrzega tej przewagi swojej drużyny w tych dwóch dniach, ponieważ no realnie on przeprowadził jeden trening więcej, ponieważ między meczami mieli dwa treningi, jeden regeneracyjny i później trenowali dwa treningi, jeszcze chyba zdążyli zrobić, jeśli dobrze pamiętam, tak? Natomiast on powiedział tak, że pamiętajmy, że my musimy dojechać do Łodzi, więc on jakby w ogóle za stracony uznawał ten dzień, w którym muszą jechać, a jechali w dniu meczu. Więc on tutaj jakby też... To trochę dziwne. I słuchaj, jeszcze jedno ciekawego powiedział, jakby przewidując przebieg meczu, powiedział, że poza tym, Widzew jest drużyną, która utrzymuje się przy piłce, która potrafi utrzymać się przy piłce i w związku z tym to rywale w meczach przeciwko Widzewowi biegają za piłką. I właściwie przewidział scenariusz tego meczu, bo Widzew kontrolował spotkanie w ten sposób, że miał piłkę przy nodze, że to właśnie Stalówka musiała biegać po trudnej podróży, po ciężkiej podróży jeszcze, to oni byli tym zespołem, który musiał ganiać za piłką. Więc jakby też trener rzeczywiście no jakby świadomie nieco też przewidział to, co będzie działo się na Murawie. To działa na plus dla niego, dla umiejętności przewidywania. Natomiast Bartek, czy my możemy budować jakiś optymizm? Bo myślę, że mogliśmy budować optymizm na mecz ze Stalówką w Katowicach przez ilość tworzonych sytuacji, przez to, że byliśmy drużyną momentami lepszym od GKS-u na jego stadionie, z całą tą publicznością skierowaną przeciwko nam, z tymi okolicznościami dziwnymi wokół trenera. No i teraz wygrywamy nas ze Stalą gładko, wysoko przyjemnie, znaczy wysoko, no. Jak na Widzew w ostatnim czasie wysoko. No i dodatkowo wyglądaliśmy świetnie fizycznie. No i teraz czeka nas bój w Rzeszowie za dwa dni w zasadzie, pojutrze już, bo mamy piątek, a w niedzielę to spotkanie o godzinie 13. I czy my na tym też możemy bazować z naszymi optymizmami przed meczem z Resowiem, na tym, że wyglądamy bardzo dobrze fizycznie, że zaczęliśmy tworzyć sytuację i przede wszystkim wykorzystujemy, no bo wykorzystaliśmy 300% okazję. Nawet ta Robaka to taka, bo no może powiedzmy 100%, więcej chyba 100%, no może była ta przy 0-0 jeszcze, gdy Robak był sam na sam z bramkarzem, tak trafił jest w jego twarz czy w głowę, nie wiem, chyba tam gdzieś po nosie dostał piłką. No i ta dobitka Morzenia też była taka, którą można było... A to jedna akcja, ta sama akcja, Arku, tak. A chodzi mi o to, że takie cztery bramkowe okazje sobie stworzyliśmy, takie stricte, w cudzysłowie, 100%, trzy wykorzystaliśmy, to jest bardzo dobra skuteczność. Czy na tym budujemy, Bartek, pozytywne myślenie przed niedzielą, czy są jeszcze jakieś inne elementy? Jak uważasz? Pozytywnie myśleć to można zawsze, natomiast jak słyszę przygotowanie fizyczne, to ostatnio mnie ogarnia lekki śmiech, bo jak to jest, że dwa tygodnie temu drużyna jest fatalnie przygotowana do sezonu, nie nadaje się trener do przygotowania fizycznego zmienić. Od razu w naszej ulubionej gazecie jest napisany wielki tekst o właśnie przygotowaniu fizycznym, a teraz się okaże, że są fantastycznie przygotowani fizycznie. I ta jednak praca zimą była świetna. I wiesz, to jest tydzień czasu różnicy, a zdanie zupełnie inne i też widać, że jeśli chodzi o fizyczność, to w tym meczu akurat dla mnie nie był taki game changer.
tak naprawdę wszystko się rozstrzygnęło w pierwszej połowie i analizowanie, czy Stal miała dwa dni wolnego więcej, czy nie, czy Widzew jest lepszy fizycznie, czy nie, to bardziej byśmy mogli wziąć pod uwagę, gdyby Widzew spuchł w 75 minucie, a Stal mogłaby nas dojechać po prostu tak jak kiedyś Real Atletico w finale Ligi Mistrzów w dogrywce. A teraz tak naprawdę bardziej liczyło się podejście mentalne do meczu, to, że Marcin Robak potrafi wykonać w jednej akcji, 38-letni chłop, dwa wślizgi na własnej połowie, pójść za akcją i ją wykończyć. To, że Adam Radwański gdzieś tam zaplątał się trochę tak jak Przemek Kita jesienią na wysokości, nie wiem, 5-7 metra od bramki Olimpii Elbląg i gdy wygrywamy jakąś taką piłkę stykową z lewej strony, Korda ją wygrywa wślizgiem, to Radwański tam jest i potrafi huknąć pod ladę. To najbardziej dla mnie było decydujące przy tym spotkaniu. To, że Widzew strzelił jedną bramkę, strzelił ją szybko, bo już w 90 minucie i wcale nie oddał inicjatywy. Może to jest nudne, co będę mówił, bo już o tym pisaliśmy na Twitterze 500 razy i tutaj też to mówiłem, ale fajnie, że Widzew poszedł za ciosem. To jest coś, co chciałbym oglądać jadąc te kilometry na Widzew. I to mi się najbardziej podobało w tym meczu, że Widzew nie skończył tego spotkania po pierwszej bramce, tylko normalnie grał swoje i nie wiem na ile to jest, bo kiedyś Arek mówił o tym nawet tutaj w Trójgłosie, że Marcin Kaczmarek nie wydaje takich poleceń, żeby zmieniać nagle swój styl gry po strzelonej bramce. Ostatnio słyszeliśmy inne trochę sygnały. Nie wiem na ile to jest decyzja zawodników, żeby grać swoje, nie wiem na ile to jest to, że w końcu trener dotarł. Powiedz, bo nie wiem o co chodzi, co było, co tam. Tutaj nawet z Maćkiem w Trójgłosie mówiliśmy, że jakieś takie nieoficjalne z szatni sygnały wychodzą, że jednak zawodnicy mają polecenie, żeby jednak trochę zmienić swój styl gry po strzeleniu bramki, żeby jednak nastawić się na kontrę. A tutaj tego nie widzieliśmy, to mi bardziej przypominało mecz z Pogonią Siedlce, ten 7-3 z jesieni. To takie dopadnięcie do rywala, wbicie mu się w szyję i gryzienie, aż po prostu tamten nie będzie miał tchu. Jak masz pojedynek bokserski, Arek wiem, że lubi boks, ja tak samo. To masz jest na trzech. Masz chłopa przy linach, trafia ci się sierpowy, widzisz, że zamroczyło go troszeczkę, to nie cofasz się do narożnika swojego, nie czekasz, aż on się otrząśnie, tylko po prostu przy tych linach go kończysz. Jak sędzia każe mu się podnosić po liczeniu, to do niego dopadasz jak najszybciej. Nie dajesz mu po prostu wrócić do tej walki. I Widzew trochę tak ze Stalą zrobił. Ja wiem, że pół godziny może minęło między tą pierwszą a drugą bramką, niecałe pół godziny. Ale jeśli chodzi o tworzenie sytuacji, jeśli chodzi o dominację w tym meczu, to Stalowa Wola nie mogła sobie na nic pozwolić. Oni oddali jeden celny strzał i w ogóle jeden strzał w pierwszej połowie. Po prostu Widzew ich nie dopuścił do grania. Widzew ich trzymał przy linach i pod koniec pierwszej połowy zadał kolejne dwa nokauty. Knockdowny właściwie. I dzięki temu wygraliśmy to spotkanie. Bartek, ale ty trochę to niekonsekwencji według mnie, albo coś źle zrozumiałem, bo mówisz, że twoim zdaniem to wybieganie i ta agresja nie była game changerem, a według mnie właśnie była game changerem, bo zauważ jak te bramki padały, właśnie to co wspomniałeś. Chodzi mi bardziej o przygotowanie fizyczne, Maciek. No ale nie, to, dzięki temu, że mogliśmy takie podejście zaprezentować, no to wynika pewnie z tego, ile mamy siły w nogach, nie? Gdybyśmy byli słabo przygotowani, to Kordas nie jeździłby na tyłku 90 minut, nie byłby w stanie takiego wślizgu wykonać za grę do Radwańskiego, nie byłby w stanie Robak robić dwóch wślizgów na Fidziukiewiczu na swojej połowie przy kole środkowym, zagrać do Radwańskiego, jeszcze pobiec jak do pożaru i kończyć sam te akcje. Gdyby nie pobiegł, to pewnie by tej bramki na 3-0 nie było. Według mnie właśnie to, że my wybijaliśmy cały czas grę z głowy Stali, gdzie Mroziński czy Płonka w drugiej połowie, no on miał już trochę więcej miejsca, ale w pierwszej połowie zawodnicy w środku, Jarosz czy paru innych zawodników, czy Chromiński, oni w ogóle nie mieli czasu, żeby się przy tej piłce utrzymać, bo następował natychmiast doskok, odbiór, albo zmuszenie do błędu, do wybicia piłki gdzieś w aut, albo w trybuny, albo gdzieś na to się mówi brzydko, na pałę przed siebie. I to trwało całe spotkanie. No owszem, były w tej drugiej połowie może takie momenty, gdzie do czasu lekko wejścia, to się wyrównywało. Do czasu wejścia zmienników, nie całe spotkanie, bo też nawet dzisiaj zwróciłem sobie uwagę w tej drugiej połowie, jak to wyglądało. Były takie fragmenty, w których już dynamika zawodnika
w rezerwowych stali, pozwoliła im na trochę większą swobodę, zaczęli wyprzedzać. Po prostu widać było, że Widzewie są zawodnicy, którzy grają od pierwszej minuty, a tam już są zmiennice. Natomiast co ciekawe, to tak jak ja sobie ten mecz obejrzałem raz jeszcze i wynotowałem sytuację do skrótu, to wszyscy mówili o świetnej pierwszej połowie, natomiast my dużo więcej klarownych sytuacji mieliśmy w drugiej części spotkania i tam odnosiłem wrażenie, że tak jakbyśmy tego trochę też nie zauważyli z racji na to, że nie padły bramki. Ale druga połowa to jest naprawdę dużo też takich okazji dla Widzewa, które mogły zakończyć się bramkami. Nie miałem świadomości jakby po zakończeniu meczu od razu, bo ta pierwsza jakby przyćmiła liczbą bramek, a okazało się, że w drugiej działo się według mnie więcej niż w pierwszym. No tak, to na pewno największe znaczenie ma tutaj liczba bramek i na to kibice spojrzeli i moim zdaniem początek drugiej połowy, bo Widzew po przerwie wyszedł lekko ospale, jakby trochę w szatni został, bo w pierwszych 10 minutach Stal sobie stworzyła 5 sytuacji, a my ani jednej. Ten początek był zły. O, tam 2-3 miała Stal. Miała strzał Płonki jeden, Płonki drugi chyba. To tak się działo mniej więcej 10 minut. To było takie ze 3 okazje. Tak, 3-10 minut. No jeszcze jakieś tam dośrodkowania, jakiś tam strzał beznadziejny, ale chodziło o to, że Stal po prostu przejęła tam grę w tych pierwszych 10 minutach. Ja się jeszcze chciałem odnieść do tego przygotowania fizycznego. To nie był game changer, bo to nie był po prostu changer moim zdaniem. To nie była zmiana, bo przygotowanie fizyczne kulało, to była teoria niektórych dziennikarzy, niektórych pewnie kibiców, bo najłatwiej zwalić zawsze na przygotowanie fizyczne, jak nie idzie, no to źle się przygotowali. Natomiast sam z jakichś tam źródeł wiem, że te parametry były niezłe, jeśli chodzi o fizyczne jakieś tam sprawdziany. No i nie była ta drużyna źle przygotowana fizycznie, skoro potrafiła z Lechem Poznań wyciągnąć z 2-0 na 3-2, i grać prawie no do końca. Nie była źle przygotowana, skoro z Górnikiem odmienia losy meczu z 0-1 na 2-1. Ze Skrą też strzela ostatnią bramkę. Z Garbarnią potrafi strzelić drugą i trzecią. Roba chyba w 87. Więc tutaj no nawet z Polkowice było 4-1, a skończyło się 4-3. Wiele było takich spotkań, w których Widzew wytrzymywał do końca. Albo jak, inaczej, jak była potrzeba, to potrafi spiąć poślady i biegać. Tylko co różniło tamte mecze od tego? Moim zdaniem najwięcej tutaj w takim podejściu. Jasne, taki Poczobut lepiej wyglądał 100 razy niż w meczu z Elaną, ale czy fizycznie był Widzew tragicznie przygotowany? Moim zdaniem bardziej chodziło o sprawy taktyczne, sprawy mentalne, pewność siebie. To jest coś, co wyróżniało Widzew. Sama ta liczba strzałów, to, że Radwański decyduje się na taki strzał, no okej, jego może byłoby stać, ale tych strzałów czy we wcześniejszych meczach ja wiele nie widziałem. Rudol decyduje się też na uderzenie z daleka, Tanżyna robi ruletę. Kiedy Widzewowi nie szło, to takich zachowań nie widzieliśmy. I to był moim zdaniem taki największa różnica. Nie przygotowanie fizyczne, bo Widzew siłę biegać, powiedzmy, że miał podobną do rywali, na pewno nie odstawał pod tym kątem. I tutaj też raczej nie przygotowanie fizyczne, tylko cechy wolicjonalne, cechy takie bym powiedział, no też umiejętności piłkarskie, to zdecydowało po prostu. O to mi chodziło, że Widzew nie odstaje w ostatnich minutach i nie odstawał kiedyś i to nie był game changer. Natomiast oczywiście do wślizgów, do gry agresywnej potrzeba siły i tutaj 100% tak się zgadzam, tylko po prostu uważam, że Widzew tę siłę miał wcześniej. Czyli stawiasz, Bartek, na to, że nie korzystał z niej w takim odpowiednim stopniu. Że nie było, no wiesz co, jak na przykład, nie były wyzwolone te mentalne pokłady, które gdzieś tam drzemią. Coś, nie wiem dokładnie co, ale jednak no ta krew wypita, to jest naprawdę, może się wydawać głupie, ja sobie też zdaję sprawę, że może jadę po najniższej linii oporu i ktoś pewnie to też uzna za populizm, bo jest ja ci mnóstwo powiem, ciekawszych. Bartek, Od razu ci powiem, co z tą krwią. Wczoraj na meczu był trener Marcin Broniszewski, więc przywiózł od Franciszka Smudy. Był to dokładnie. Wiesz co, my się zastanawialiśmy na trybunach i mój tata doszedł do wniosku, że ten gość, co krążył na rondzie za czasów Andrzeja Pawelca, to on wreszcie dotarł na stadion z walizką pieniędzy przed meczem i to był ten game changer.
Znaczy ja mam wrażenie, panowie, było widać różnicę, no nie wiem, czy się zgodzicie. Widać było różnicę. Oczywiście, że było widać i mam wrażenie, że momentem przełomowy były te Katowice. Tak jakby ta drużyna była trochę kompletnie pozbawiona wiary we własne umiejętności, pozbawiona pewności siebie i dopiero gdy zobaczyła, że potrafi prowadzić grę, oddawać celne strzały, tworzyć sytuację, o mały włos wygrać w Katowicach na tej Gieksie, która to nas miała dogonić i przegonić i naszym kosztem awansować, to tak jakby odblokowała się ta pewność siebie. No i oczywiście to, co powiedziałeś, Bartek, czyli to, że układamy sobie wynik już wcześniej w 10 minucie, no i przeciwnik nie jest w stanie nam zagrozić, nie jest w stanie doprowadzić do wyrównania i też cały czas z biegiem minut, z biegiem czasu ta pewność siebie rośnie. No a efektem czy zwieńczeniem tej wiary już we własne siły było to, co zrobił Daniel Tanżyna w drugiej połowie, czyli tak jak powiedziałeś, ta ruleta, po której cały stadion wstał i zaczął bić brawa. W ogóle takich momentów fajnych w tym meczu, takiej interakcji z kibicami było wiele. Ja byłem zbudowany, ja momentami czułem się jak na... Tak, ja to ja samo. Byłem, momentami Arek czułem się jak na Anfield Road na tym stadionie, bo w Anglii kibice czują grę i w momencie, kiedy jedzie na tyłku Gordas, jedzie na tyłku Robak, jedzie na tyłku Poczobut, jest doskok do walka o każdą piłkę, nawet przy stanie 3-0, to są brawa, kibice reagują, nakręcają. To ci powiem, Maciek, że to już wcześniej bywało, no bo wiadomo, walka to zawsze wyzwala w kibicach takie zadowolenie i też chęć do podziękowania od razu za to i to są super reakcje takie żywiołowe. Ale wczoraj nawet zdarzyła się sytuacja, w której przegrywaliśmy piłkę po koronie, wyobraź sobie, i widzę, dostał bardzo nieśmiałe, ale brawa. I to było też ciekawe, bo to była sytuacja, w której widzę w sobie wychodził spod presji na jednej stronie i dobrze, bo robił to wczoraj naprawdę fajnie. No był taki jeden moment, Arek, gdzie w drugiej połowie, no myślę, że tak nie liczyłem, ale na oko to z 50 sekund, może nawet minuta upłynęła. I widzę, cały czas grał sobie koronkę z lewej strony, spod prostej, przez środek do prawej i stąd to się biegała. To zakończyło strzałem Kosakiewicza, tak, który dziś wrzuciliśmy na Twittera, dokładnie. Tylko że to, co my wrzuciliśmy, to już był ostatni fragment, kiedy tych podań tam było już 15 chyba, jeśli pamiętam, ale wcześniej dwa razy prawie straciliśmy piłkę, więc tam ogólnie było kilkadziesiąt rzeczywiście, 20, bo byś około 30 podań, to na pewno w tej akcji. Mogło być ole po każdym podaniu, tak, i to najważniejsze, kończy się taką kombinacyjną akcją, po której jeszcze dochodzimy do sytuacji strzeleckiej, może nie 100%, ale gdyby Kosakiewicz prawą, a nie lewą nogą uderzył, może byłoby z tego coś więcej. Ale ładnie zejście... uderzył lewą. Tak, po drugim rogu. W tym sezonie, tak jak uderzył lewą wczoraj. Tak to prawda, kolejny fragment, kolejny taki obrazek, to zejście Adama Radwańskiego z boiska, gdzie on dostaje Stanley Ovation, gdzie ludzie naprawdę, to nie jest przesadzone, ludzie wstają z miejsc i biją mu brawo. On schodził, ja patrzyłem na jego twarz, on normalnie miał uśmiech na ustach, nie spodziewał się takiej reakcji. Tak. I to po prostu nosiło. No, wiesz, to umówmy się, Bartek i Maciek, potrzebowali tego i piłkarze, i kibice, czegoś takiego. I teraz najważniejsze jest to, żeby na tym po prostu zbudować, tak jak powiedział Bartek, tą pewność siebie, żeby na przykład, bo to przygotowanie fizyczne to oczywiście hasło, wytrych i tak dalej, natomiast pewnością siebie też budujesz swoje przygotowanie fizyczne w danym meczu. Jeśli jakby nie wkładasz sobie do głowy, że o kurczę, może jednak nie pobiegnę tam, bo zaraz nie będę miał siły wrócić, albo dam sobie spokój z angażowaniem się na przykład w jedną, drugą, trzecią akcję, bo nie jestem pewien, czy wystarczy mi sił na przykład, pomimo tego, że teoretycznie mi wystarczy, albo będę miał ich więcej niż rywa. No to właśnie takim podejściem, gdzie tłumaczę sobie, okej, zrobię to i będę miał siły, tak? Jakby no, naprawdę, jak boks jest sportem, w którym nie ręce są najważniejsze, tak samo i piłka nożna jest sportem, w którym nie nogi są najważniejsze, tylko według mnie głowa. Dokładnie tak. Ja jeszcze bym się odniósł do tej akcji, gdzie piłkarze pobudzają trybuny i wreszcie to miało ręce i nogi. Tak to powinno wyglądać, a nie jak rozmawialiśmy z Maćkiem, Arek, gdzie wtedy nie było, że w meczu z Elaną Toruń widzę właśnie też już szybko bramkę, ale tak trochę osiadł, te 20 minut było dla Elany, skończyło się jeszcze golem na 1-1 i takie miałeś wrażenie, że trochę Stojanowa zaczynamy grać w tej pierwszej połowie jeszcze i Elana ma cały czas piłkę i przy linii bocznej, przy C, Mateusz Możdżen jest obok zawodnika rywali i tak jakby się nie kwapił do zabrania mu piłki. Chyba z 10 osób zaczęło krzyczeć po prostu, nie jakieś wyzwiska czy coś takiego, tylko walcz do niego. Jak on się zebrał,
zrobił wślizg, poszedł później po linii, dośrodkował do Robaka, Robak źle przyjął, ale był sam na sam. A teraz było wreszcie odwrotnie, to nie kibice wymagali walki od zawodników, tylko zawodnicy swoją walką jeszcze podburzali trybuny i Morzeń dzisiaj dostał, przepraszam, w środę dostał brawa całkiem zasłużone właśnie chyba za wślizg czy za jakiś odbiór. To jest po prostu fajne, nie? Że wreszcie to jest w odpowiedniej kolejności. Nie, tak. Znaczy ja myślę, Bartek, że to jest taki jeden organizm, że jak piłkarze nakręcają dobrą rąkę kibiców, to kibice nakręcają piłkarzy i to tak jest, działa w dwie strony i tak to powinno wyglądać. To też jest ważne, Maciek, żeby dominować bez względu na wynik, czy 1-0, czy 2-0, czy 3-0, to cały czas tak przejść do przodu, bo takie wysokie zwycięstwo, kiedy masz okazję właśnie tego rywala dobić, ubić, to na następny mecz to jest super handicap. Widzew teraz, wydaje mi się, pojedzie na Rysowie. Nie chcę oczywiście zapeszać, zaraz sobie tutaj odpukam, odpluję, cokolwiek, ale Widzew pojedzie na Rysowie i on wyjdzie jako drużyna taka, której można się obawiać. Tak, a czy Pulkowice wyszły na Widzew i się go obawiały, czy nie wiem, czy... Nie, no co można powiedzieć, że nie. I nie było wyszły jak równy z równy. Ludzie właściwie, która by tak zrobiła, po której nawet byłoby widać, że odczuwa jakiś respekt przed Widzewem i rzeczywiście taki mecz może zbudować taką sytuację, no oby tak było, no chociaż wiemy, że w Resowi też jest kilka takich postaci, które no, mogą sobie też z tym poradzić i bo pamiętam Resowie też jako drużynę taką samo nakręcającą się i przez ławkę, aż po boisko, więc to też to nie są takie byle chłyski, że gdzieś tam zobaczą, że przyjeżdża Widzew, który dobrze sobie poradził i nagle się przestraszą. Ale to co mówię. Ale Arek, zostając w tej nomenklaturze bokserskiej, czy pięściarskiej, żeby się nie obrazili tutaj puryści językowi, to można powiedzieć to, co powiedział Bartek, spuentować w taki sposób, że staniemy na ważeniu i spojrzymy głęboko w oczy Resowi tam w tunelu i będziemy, i to oni będą bardziej uciekać wzrokiem, nie my, po takim meczu. To mniej więcej do tego można to porównać, to co Bartek powiedział, ta wiara w siebie, że patrzymy sobie w oczy przed skrzyżowaniem rękawic i to rywal w nas widzi zagrożenie, a nie odwrotnie. Oczywiście jak dodamy do tego fakt, że Resowia jest w fatalnej dyspozycji po tym, jak wygrała pierwszy mecz 6-0 w rundzie wiosennej z Gryfem jeszcze 29 lutego, to tamtego momentu nie grała ani jednego spotkania. To już 11 kolejek minęło i Resowia nie odniosła zwycięstwa i za chwilę się okaże, że te baraże nawet Konosa przejdą. Więc to też na pewno jest moment, w którym Resowia czuje brak pewności siebie. A Widzew jest na tej fali odwrotnej, bardziej fali wznoszącej, także myślę, że mentalność będzie zdecydowanie tutaj naszą bronią, tylko trzeba znów, nie wiem czyje to jest zadanie, czy trenera, czy samych piłkarzy, żeby wyzwolić znów taki mental z siebie, w sobie, znaleźć te pokłady, takie jakie miały miejsce w środę. Jeszcze jedną rzecz zauważcie na koniec, jak będziecie mieli chwilę, to obejrzyjcie sobie konferencję prasową trenera Kaczmarka po meczu i zobaczcie, w jaki sposób odpowiadał, jaka była jego mimika twarzy. No ja bym powiedział, że trochę inny człowiek niż prawie cały ten sezon. Ja słuchałem w radio, ja słuchałem w dogrywce wypowiedzi audio i zauważyłem, że rzeczywiście coś w tym jest, bo padło pytanie o to, znaczy wyobrażam sobie oczami wyobraźni twarzy Marcina Kaczmarka, jak pada pytanie Jarosława Bińczyka o Marcela Pięczka. No to w ogóle było pytanie, już nie powiem z czego, ale jest takie słowo na cztery litery, wiemy, które na D się zaczyna, a na A się kończy. Pyta po wygranym meczu, po fajnej grze, po tym jak Kordas wreszcie zagrał dobre zawody, zaliczył asystę, nagle pytał Jarosław Bińczyk, a co z Pięczkiem? Dlaczego Pięczek nie gra? No to jest tak, jakby się zapytać gościa ja akurat dzisiaj się umawiałem na przegląd samochodu serwisowy, to ja pojadę z samochodem we wtorek i się zapytam, czy można kupić pół kilo podwawelskiej w serwisie. No to tak to mniej więcej można porównać. Kompletnie od czapy to pytanie. I takie miałem wrażenie, że Marcin Kaczmarek tylko tak by popatrzył oczami w górę, wziął głęboki oddech i no nie gra, no bo grają najlepsi. I później pytanie o przygotowanie, czy piłkarze wytrzymają te trudy meczu do niedzieli, czy jest spokojny, to zamiast wchodzić w dyskusję, tłumaczyć się, to mówi tak, wytrzymają. I to jest koniec wypowiedzi, to jest koniec zdania. Zobaczcie, to też pokazuje... zobaczcie sobie właśnie jego twarz w czasie tej konferencji. Tutaj też zaszła jakaś zmiana. I to taka... No wiesz, Arek, jak przygotowujesz się do meczu z Pogonią Siedlec, dowiadujesz się od zaprzyjaźnionych kolegów ze środowiska, a później jeszcze czytasz w gazetach,
że praktycznie to już jest jedną nogą na twoim stanowisku inny trener. Jak słyszysz, powiem że... Powiem tak, szkoda strzępić ryja w ogóle na tak, ale wiesz, jak dowiadujesz się, że inni sami się zgłaszają, w ogóle fajna etyka zawodowa, tutaj solidarność trenerska zadziała w ten sposób, że trenerzy sami się zgłaszali. Jak coś, to ja mogę wziąć, jak Kaczmarek nie daje rady. No to jest sytuacja, w której trener był postawiony w bardzo, bardzo trudnych warunkach. I sam fakt, że nie było tego widać po drużynie już w Katowicach, to też dużo mówi o tym, że nie stracił tej szatni trener Kaczmarek. O ile ja uważam, że zwolnienie trenera Moroczkowskiego w podobnym mniej więcej, tylko że to było trochę wcześniej, ale w podobnym mniej więcej sytuacji, gdzie drużyna przestaje grać i dochodzi do zwolnienia trenera Moroczkowskiego, to tam miałem wrażenie, że on stracił jakby panowanie nad tym, co się dzieje, że już tam można było zadawać pytania, czy leci z nami pilot. Jak patrzymy na mowę ciała trenera Moroczkowskiego w tym meczu w Stargardzie, gdzie on po prostu usiadł sobie na ławce, oparł nogę tam oboczną, podparł się głowę o rękę i tak naprawdę patrzy, jak już mu byłoby obojętnie. I tam jeszcze można zrozumieć to zwolnienie, chociaż następca okazał się, no samo zwolnienie było ok, ale wybór następcy był zły, to mówiłem od samego początku, ale to już nieważne, bo to już jest historia. Ale tutaj jest przeciwieństwo, tutaj Kaczmarek mam wrażenie wybrnął i jest takie trochę wyświechtane powiedzenie, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. I myślę, że ta sytuacja bardzo wzmocniła trenera Kaczmarka, czego efekty możemy zobaczyć w jego pracy już niekoniecznie w Widzewie w następnych latach, ale gdziekolwiek nie pójdzie, tam będzie bogatszy o to bardzo trudne doświadczenie. Wiesz co ci powiem, wyszedł że według mnie zostało zupełnie źle zinterpretowane też słowa trenera po meczu w Siedl, kiedy on powiedział, że on musi przemyśleć, nie podam dokładnego cytatu, ale on powiedział o tej konieczności przemyślenia jakby dalszego funkcjonowania w ten sposób. On przecież, to naprawdę, no każdy myślę, człowiek, który wie, co się dzieje, no to chyba miał świadomość, że ten nie mówi o tym, że on nie wie, co ma zrobić z drużyną, tylko on nie wie, co się dzieje z nim. I tego dotyczyła ta wypowiedź, że on musi się zastanowić, po prostu przemyśleć, jak to dalej, na jakich zasadach ma to funkcjonować. Nie drużyna i on z drużyną, tylko on po prostu w klubie, no dla mnie to było jasne. No tak, Ary, bo mecz w Siedlcach był w niedzielę, a we wtorek był pierwszy, chyba poniedziałek był rozruch tylko, ale we wtorek był trening i trening był zaplanowany na 16, a my o 15 z Bartkiem zastanawialiśmy się, czy nie zrobimy zamiast Trójgłosu jakiegoś magazynu, a to była środa, przepraszam, czy nie zrobimy zamiast Trójgłosu magazynu Pilne w radio, bo docierały zewsząd informacje, że przyjedzie poprowadzić trening już Maciej Bartoszek i on faktycznie był do południa, miał o godzinie 11 spotkanie z zarządem Korony i wprost powiedział, że ma taką ofertę i chciałby z niej skorzystać, ale zablokował ten ruch zarząd Korony i no, wygląda to kuriozalnie, że Marcin Kaczmarek jedzie na trening, na zbiórkę i tak naprawdę to się zastanawia, czy zobaczy na swoim biurku spakowane rzeczy do kartonu i wypowiedzenie, czy propozycja rozwiązania umowy na biurku, czy wyjdzie w dres i wyjdzie poprowadzić trening. No i to, że on z tego wyszedł mentalnie, że nakręcił drużynę w Katowicach, gdzie ona zagrała dobry mecz, teraz zagrała świetnie mentalny mecz, to pokazuje jasno, że on z tego wyszedł zwycięski, z tego zamieszania i bez względu na to, jak się dalej potoczą losy Kaczmarka w Widzewie, czy on zostanie tym szkoleniowcem po zakończeniu sezonu, bo już wydaje mi się, że raczej przed końcem nie dojdzie do tej zmiany, już jest za późno. Poza tym też chyba nikt by się nie zdecydował tego wziąć, chociaż tam parę wyjątków pewnie by się znalazło, no to on i tak tutaj z tego doświadczenia będzie dla ciebie na przyszłość bardzo dużo mógł czerpać, Bartek. Ale pamiętam, że my rozmawialiśmy nawet w tym magazynie, no Trójgłos to się ostatecznie nazywało faktycznie, nie było to Pilne, bo nie zmienili trenera, ale pamiętam, że wtedy mówiliśmy też o tym, że Marcin Kaczmarek może być największym wygranym tego zamieszania, paradoksalnie, bo cała nienawiść kibiców, takie złe emocje, może nie nienawiść, złe słowo, złe emocje kibiców skupiły się na zarządzie, który nie potrafił albo nie wiem, właściwie jak to nazwać, ale w końcu chciał zmienić trenera, a go nie zmienił, czyli właściwie nie potrafił zmienić trenera. Nieskuteczny, no, a Marcin Kaczmarek, był, powiedzmy ładnie. Tak, był nieskuteczny, delikatnie mówiąc. I Marcin Kaczmarek, taki trochę gość, który nie ma za wiele do stracenia, bo gdyby przegrał w Katowicach, to i tak wydaje mi się, że ta złość byłaby przeniesiona na zarząd. To zarząd grał bardziej o dobre imię w Katowicach niż Marcin Kaczmarek. A Marcin Kaczmarek pojechał i miał tylko coś do zyskania i wygrał. Faktycznie drużyna się wstawiła za nim. Może to był ten wstrząs, którego potrzebował ten zespół. Może to było coś, co ich obudziło i od niedzieli jest trochę inne podejście w tym Widzewie. Fajnie, że Marcin Kaczmarek po prostu wykorzystał tę całą sytuację, która się obróciła przeciwko niemu, do tego, żeby drużynę zmotywować. Tak sobie przynajmniej to wyobrażam, że lekki syndrom oblężonej twierdzy zadziałał.
niekoniecznie może umyślnie to zostało zrobione, ale takie mam wrażenie, że nie pozostało to bez wpływu i na szczęście ta cała siła została obrócona w pozytywnym kierunku. Pozytywny zwrot był tej siły, będąc precyzyjnym. To jest najfajniejsze. Natomiast dlaczego koronka, na przykład, dlaczego koronka została nagrodzona oklaskami? Bo to też mi się rzuciło w oczy i to też była różnica między poprzednimi meczami, że ta koronka została wykonana nie przy czole, na tej koronie, tylko w tych rogach na górze. To było już przejęcie inicjatywy trochę na połowie rywala. Tego brakowało, żeby troszeczkę przy piłce się utrzymali skrzydłowi, żeby wymienili piłkę środkowymi pomocnikami, a niekoniecznie, żebyśmy znowu byli świadkami widoku, w którym do, nie powiem jakiej śmierci, wymieniałem piłkę Poczobut, Tanżyna, Rudol, Poczobut, Tanżyna, Rudol i wybicie. A tutaj utrzymaliśmy się przy piłce na połowie rywala, co jest rzadkim obrazkiem na Widzewie i co słusznie zostało nagrodzone oklaskami. I to była też różnica. Przede wszystkim graliśmy szybciej też tą koronkę i z tej gry w koronie wynikały pozytywne aspekty, bo potrafiliśmy po prostu przyspieszyć grę właśnie. I to był bardzo pozytywny generalnie akcent tego całego meczu, bo nie graliśmy, nie robiliśmy sztuki dla sztuki, tylko naprawdę to, po co się tę koronę gra i to, po co oni to robili na treningach przez cały rok. To właśnie po to mieli grać, aby skupiać rywala w jednym miejscu i przyspieszać grę, szukając gry już właśnie w innej strefie. No i tak jak powiedziałem, w końcu trening przełożył się na mecz. Długo trzeba było czekać, żeby taki mecz zobaczyć, ale po prostu trzeba jednocześnie mieć nadzieję, że to już będzie stały trend, tak, że zawodnicy zobaczyli, że to się udaje, że to można zrobić i że można skutecznie taką grą zbudować sobie przewagę na boisku. Ja już tak zmierzając do końca, to jeszcze chciałem was zapytać, no bo zapomnieliśmy prawie przez dobrą grę całej trójki w środku pola, że nie grał Marcel Gąsior. No i co teraz w Rzeszowie, panowie? A to wyjąłeś mi to pytanie z ust, bo właśnie miałem je zadać, bo nikt się nie wykartkował, to też przytomnie zagrał trener Kaczmarek, zdjął Henryka Ojamę, zdjął... Dużo szczęścia Rudola przede wszystkim. Tak, też... i w Katowicach również, także znów mu się upiekło, ale zdjął też trener Henryka Ojamę, zdjął Konrada Gutowskiego, czyli dwóch zawodników, którzy mieli trzy kartki, żeby nie ryzykować. Trochę czasu dostał Mąka przy okazji i dziwnie, trochę już nie chcę zmieniać teraz tematu i wracać do środy, ale dziwna ta zmiana Mąki, w sensie jego zachowania boiskowe, bo on nie grał jako skrzydło, tylko bardzo często schodził głęboko do środka, ale to nieistotne. No właśnie, pytanie, czy Mateusz Możdżeń kupił sobie pozostanie w jedenastce, no bo mam wrażenie, że gdyby nie kartka czwarta Gąsiora w Katowicach, to wie, czy Możdżeń wróciłby do jedenastki. Tutaj się pojawił, nie miał udziału przy żadnej bramce, trochę na pewno pomógł w tym odbiorze, w tym doskoku, ale nie zagrał znowu jakoś rewelacyjnie. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, co powinien zrobić trener Kaczmarek. Pamiętajmy, że Gąsior jest, nie wiem czy zawodnikiem wyższym, ale chyba grę w powietrzu ma troszeczkę na wyższym poziomie niż Możdżeń. Ma dośrodkowanie z lewej nogi, więc może to być jakiś wariant dodatkowy przy stałych fragmentach gry, bo kiedy mamy piłkę dochodzącą, no to wiadomo Kosakiewicz, ale czasami jest sytuacja taka, że może czasami z lewej nogi dośrodkować piłkę powinien i wtedy to może robić Gąsior, czyli nie przy stałym fragmencie jako ten wykańczający wrzutkę, tylko ten dorzucający piłkę. No, ciężki orzech do zgryzienia, naprawdę ciężki i chyba znając trenera Kaczmarka, on nie lubi mieszać i jak drużyna tak dobrze zagrała, to chyba jeden na ten Gąsior usiądzie na ławce, ale to jest budujące, że zastanawiamy się teraz nad tym, czy ten Gąsior powinien wskoczyć, czy nie powinien wskoczyć. Nie myślimy za bardzo o matko, kogo dać za Możdżenia, bo nie mamy kogo, bo ten Gąsior jeszcze gorszy, tylko myślimy, czy zostawić Możdżenia, czy czasem jednak znów do Gąsiora nie wrócić, bo on jest w dobrej formie. I tu bym się zastanawiał. Więcej znaków zapytania nie ma. Wolsztyński moim zdaniem dał przeciętną zmianę i chyba powoli z niego uchodzi powietrze. Takie mam wrażenie. Miał kilka momentów, gdzie mógł lepiej kontrę rozegrać, podać do Prochownika, decydował się na strzał. Jak rozumiem, bo to napastnik chciał to zakończyć strzałem, no bo tak to ma we krwi. Dla mnie to jedyna zagadka przed Resowią. Czy wróci Możdżeń, przepraszam, czy wróci Gąsior, czy zostanie Możdżeń. Nie wiem, jak ty, Bartek, się do tego odniesiesz, ale zapewne będziesz mnie teraz przekonywał, że Wolsztyński dał świetną zmianę i powinien zacząć od początku z Robakiem, a nawet, nie wiem, kosztem Radwańskiego. Chociaż ja się z tym absolutnie nie zgodzę. Kosztem Radwańskiego absolutnie nie.
Jakby no bo, to, bo kosztem kogo? Możdżenia wtedy? Kosztem kogo? Wolsztyński. No teraz tak, zakładam, żeby wykombinuj tak, żeby teraz wiesz, pod tezę, że Wolsztyński musi grać, a reszta to dopiero jest do układania. To ja odpowiem tak, w perspektywie kilkunastu miesięcy, może nawet kilku lat, najlepszą ósemką Widzewa, którą widzę w obecnej kadrze, jest Adam Radwański, tylko wydaje mi się, że jeszcze trochę czasu musi upłynąć, aż będzie jeszcze bardziej odpowiedzialny za piłkę, będzie podejmował jeszcze lepsze decyzje, bo jako taki pomocnik trochę box to box, to jest koń do biegania, to jest chłopak, który ma żyłkę do kreowania gry i widać u niego chęć do takiego kreowania gry, jak ma więcej przestrzeni, więcej partnerów, może przestrzeni to nie, więcej przestrzeni przed sobą, o tak powiem, i więcej partnerów do rozegrania, tym on jest lepszy albo będzie lepszy w przyszłości. Ja widzę w nim taki potencjał, nie jako dziesiątkę, tylko jako ósemkę. To będzie po prostu sztos piłkarz. Tylko teraz chyba lepszy jest faktycznie na dziesiątce i tutaj, no nie wiem, jakby Marcin Kaczmarek był ryzykantem, to oczywiście dałby Radwańskiego obok Poczobuta i wyszedł z Wolsztyńskim i z Robakiem. Na pewno tak nie zrobi. Wolsztyński w formie również był dobrej. Ta zmiana może nie była jakaś fantastyczna, ale też weźmy pod uwagę, że wchodzi przy 3-0 i tych sytuacji nie ma wiele. Jak miał jedną, to się pokusił trochę samolubnie, ale nie dziwię mu się, bo też bym pewnie na jego miejscu strzelał na bramkę. I na pewno Wolsztyński w następnym meczu nie zacznie meczu od początku, ale no, mając dobrego Wolsztyńskiego, powiedzmy w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach, mając Robaka, który przypomina mi trochę Tomasa Millera, jak byłem na Bayernie Monachium, to tego w telewizji może niekoniecznie to widać, ale jak obserwujesz sobie całe boisko, to widzisz, że Tomas Miller się więcej namacha rękami niż nie jeden siatkarz na meczu. On tak ustawia cały zespół, że to jest po prostu niepojęte. I Robaka też widzę często machającego. Teraz podchodzimy wyżej, teraz się cofamy. Teraz zwłaszcza podchodzimy do Gutowskiego, no jest... który tam biedny jest. Zwłaszcza do Gutowskiego, to jest jego ulubieniec, podejrzewam. I jest takim trochę generałem z przodu. No to masz takich dwóch zawodników, masz Radwańskiego, który potrafi naprawdę fajnie biegać, fajnie podawać, czasem ma głupie straty. No jeszcze jest Poczobut, który trafił z formą, no to wydaje się, że w perspektywie takiej, że Gąsior jednak miał kilka nieudanych zagrań w Katowicach. Ta jego strata przecież przyczyniła się do straty bramki. Morzeń z drugiej strony też kilka niecelnych zagrań w ostatnim meczu ze Stalą Stalowa Wola. Ta forma naszych ósemek jest taka, bym powiedział, 7-10. To nie jest top. Natomiast Morzeń, jego przewaga nad Gąsiorem, jak już tak się zastanawiamy realnie, a nie fantazjujemy, to dla mnie przewaga największa Morzenia nad Gąsiorem jest taka, że Morzeń ma większą swobodę w podciągnięciu akcji, większą swobodę w byciu takim piątym zawodnikiem do ofensywy. Często się podłączał. Gąsior, jak grał Robakowi w Katowicach, to tak trochę na konia, trochę tak... Gąsior, wydaje mi się, lepiej się czuje bardziej w centralnej strefie boiska. A może jak wchodzi jako piąty i robi przewagę, to ta przewaga jest moim zdaniem większa. Ja bym bardziej stawiał na Morzenia, jeżeli chcemy zdominować rywala. I tak bym to widział, że raczej bym nie zmieniał, ewentualnie wiadomo, Wolsztyński do Robaka. Musiało się tak. To jest standard, ale opcja dla nieprzekonanych do tej teorii, to byłbym zamurzeniem. No co panowie, w niedzielę świętujemy awans, czy nie mówmy może tak, może nie róbmy sobie tutaj jakichś takich hura nastrojów i nie pompujmy tego balonu. No bo wystarczy, też Gieksa, byśmy z zeszłego wystarczy roku, że wygramy, a Gieksa tego nie zrobi na Stalówce i... Nie mówmy o tym, nie przyjmujmy scenariuszy, po prostu jedźmy tam i grajmy mecz, bo... Ale może się tak zdarzyć, że następny trójgłos, drodzy słuchacze, może się tak zdarzyć, że następny trójgłos już będzie no, w fanfarach pełnych, bo po awansie, ale czy tak będzie, ja nie chcę też nie chcę tutaj sobie budować jakiegoś podejścia, że to już teraz, że to już musi się wydać, bo znowu będzie to co z Lechiem Tomaszów, nie? Że już ten autobus jeździł wokół stadionu, aż w końcu odjechał i zróbmy swoje po prostu. Najważniejsze jest to, tak konkludując już ten program, że wszystko zależy od nas. Jesteśmy liderem, wygrywamy oba mecze i nic nas nie interesuje. I o taki Widzew nic nie robiłem ja, przynajmniej o taką drużynę, ale trener Kaczmarek chyba i piłkarze sobie tego życzyli, żeby mieć wszystko w swoich rękach, wszystkie argumenty na koniec. Chociaż nie będzie łatwo, to wszystko zależy od nas i to jest chyba dobra puenta tego odcinka. Chyba, że Ryan, chcesz coś to może huknę na zimne na koniec, co? Daj mi huknąć chociaż raz. Huchaj.
żeby wszyscy byli w ryzach, nie byli w euforii, chociaż ja też trochę jestem, no nie ukrywajmy, jestem też optymistą przed ostatnim meczem. To przyczepmy się do jednej chociaż rzeczy w tym całym programie. Wejście Prochownika. Chłopaku, masz kwadrans, masz stadion, masz 3-0 do przodu. Jak przechwytujesz piłkę, to jedź na bramę, pokaż się. Daj nam trochę radości, daj sobie trochę radości, daj się zapamiętać. No po prostu, nie wiem, masz 18 lat fantazji trochę i jazda tutaj jest. Widzew, pokaż, że pasujesz do Widzewa, pokaż, że tu będziesz walczył, chociaż nie wiem, może gwiazdy w ataku, gwiazdy na skrzydłach, to nie, ale no dobre są te skrzydła ostatnio. W każdym razie po prostu się pij o to miejsce w składzie, a nie grasz do tyłu. To jest taki mój apel. To mi tak trochę przeszkadzało. Wolałbym go bardziej takiego nieszablonowego, bezczelnego, takiego młodego typa, co wchodzi i wjeżdża. To tego mi brakowało tylko. I jakbym miał się do jednego przyczepić, to właśnie taki mały minusik przy Prochowniku. Może go tym trochę, wiesz, jak ten z memu, ten taki narysowany ludzik, come on, do something, czy coś takiego z tym patykiem, to ja tak go dziobnę trochę na koniec. Arek, ty też jakieś postscriptum? Jakiś apel do któregoś z zawodników? To nagadałem przecież. No dobra, no to co? No to będziemy się w takim razie z wami żegnać, słyszymy się za tydzień, albo może w środku tygodnia bardziej niż w piątek, bo w środku tygodnia nie gramy, w przyszłym tygodniu, więc zobaczymy jeszcze, kto nam się w ramówce ułoży. A na razie wam serdecznie dziękujemy, Maciej Wojciechowski, ja się już kłaniam. Panowie, dziękuję. Bartek Stajdo. Kłaniam się również. Arkadiusz Stolarek. Dzięki. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia, cześć. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.